Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. W naszym studiu Przemysław Marchlewicz, nowy wiceprezes do spraw korporacyjnych w Lotosie. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Po wyborach spekulowano, że będzie pan w zarządzie energii. Wymieniano też pana jako szefa portu w Gdyni, w Gdańsku, gdzie wszedł pan do Rady Nadzorczej. Teraz pan został wiceprezesem Lotosu. No wszędzie pana chcą. O co chodzi? Redaktor, no trudno jest mi to oczywiście komentować. No, prawda jest taka, że ja w ostatnich latach miałem do czynienia z biznesem prywatnym. I mam a jakie ma tak zwane przygotowanie, dobre, żeby zasiadać tak w spółce dobre paliwowej? Tak zwane dobre menedżerskie CV, tak? No. A co z rynkiem paliwowym miał pan coś z rynkiem paliwowym wspólnego? Nie miałem nic wspólnego, natomiast jak moja funkcja w grupie Lotos nie jest wprost związana z produkcją paliw i w związku z powyższym to nie jest temat, którym się... Że nie trzeba się na tym znać? Będę zajmował. Oczywiście ja się poznaję na tym i, że tak powiem, no, to jest temat, którego się muszę nauczyć, natomiast moja rola jest rolą zarządzania korporacją, czyli zarządzania kilkunastoma spółkami pod marką Lotos, restrukturyzacja organizacji i wpływ i doprowadzenie do sytuacji, w której spółka stanie się rentowna. A tam trzeba zrestrukturyzować organizację? Panie redaktor, no Grupa Lotos jest spółką, która od kilku lat notuje ujemne wyniki ekonomiczne. Ale to nie z powodów organizacji. Oczywiście, że nie z powodów organizacji. Natomiast oprócz tego Grupa Lotos jest grupą mocno zadłużoną. Rolą nowego zarządu będzie doprowadzenie do tego, żeby spółka została, że tak powiem, żeby uzyskała rentowność, to po pierwsze. A po drugie, żeby obniżyć zadłużenie tej spółki, tak? Czyli po prostu, żeby dla właścicieli, czyli Skarbu Państwa, funduszy inwestycyjnych i drobnych inwestorów, spółka była spółką dywidendową. No dobrze, ale żeby osiągnąć rentowność, to znaczy, że strategicznie zmienić jakby koncepcję i kierunki działania Lotosu? Panie doktor, jest trudno w tej chwili wypowiadać się na temat strategicznych zmian, dlatego że z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że jest to spółka publiczna, co oznacza, że nie mogę w mediach, że tak powiem... Że giełda reaguje, tak? Tak, że giełda reaguje, że nie mogę tego typu tez formułować, to po pierwsze, a po drugie dlatego, że dopiero zaczynamy. Musimy ułożyć nasz pomysł na grupę Lotos w zespole menedżerskim, który powstał i będziemy się starali zrobić tak najlepiej. Ostatnio sporo się mówi o pieniądzach, a taki wiceprezes do spraw korporacyjnych to z jaką pensją będzie? Panie redaktor, no ja... Wie pan, 6,5 miliona, 3,5 miliona, 1,5 miliona. Nie, no to są oczywiście informacje nieprawdziwe. Halo, ja w każdym... to minister mówił tak w zeszłym, ubiegłym tygodniu. Bo takie wynagrodzenia rzeczywiście były w spółkach Skarbu Państwa. No teraz powstaje nowa ustawa. Na dzień dzisiejszy, o ile wiem, bo umowy o pracę nie mam podpisanej, na dzień dzisiejszy wynagrodzenie wiceprezesa to 6 średnich krajowych, czyli około 20 tam kilku tysięcy złotych. Plus dodatkowe apanaże związane z zasiadaniem w radach nadzorczych. Na pewno nie jest to połowa nawet tej kwoty, o której się mówi. Ja osobiście, że tak powiem, znalazłem się w tej spółce no, nie z powodów finansowych. Ja od lat radzę sobie biznesowo w związku z powyższym. A z jakich? Politycznych? Z powodów wyzwania, którym jest na pewno tego typu spółka. Ale również z powodów takich, że zależy mi na tym, żeby region rozwijał się i żebyśmy, że tak powiem, te spółki, które istnieją i funkcjonują w regionie, rozwijali w sposób harmonijny i dobry dla Pomorza. No dobrze, a skoro o rozwoju spółki, bo z jednej strony pan mówi, że pan za wiele nie może powiedzieć, ja jakby to rozumiem, a z drugiej strony może pan mi powiedzieć, jaka jest dzisiaj według pana strategia rządu, jeśli chodzi o Lotos, bo w styczniu tego roku była mowa o tym i tak powiedział, mówił minister, że rozpoczęły się prace analityczne nad połączeniem Lotosu, PKN-u i PGNiG, żeby pod koniec lutego powiedzieć, że nie będzie fuzji, że nie trwają prace, ale że właściwie minister oczekuje jakiegoś ruchu ze strony zarządów tych firm. No to jest trochę taka informacja otwierająca pewną furtkę. Czy to jest tak, że w perspektywie kilku lat mogą jednak nastąpić jakieś zmiany? Panie doktor, oczywiście mogą nastąpić zmiany strukturalne w polskim sektorze paliwowym. No to zależy, w którym kierunku te zmiany będą szły. Tak długo jak gdański Lotos pozostanie gdańskim Lotosem i jak długo, że tak powiem, infrastruktura, która jest tutaj na Pomorzu, będzie wykorzystywana, tak długo z punktu widzenia Pomorza to dobrze. Natomiast z punktu widzenia kraju, no to jest oczywiście dużo szerszy temat. Trzeba mieć na uwadze kilka tendencji rynkowych, które się na świecie dzieją w tej chwili. Otóż rafinerie są zamykane. 1/3 rafinerii w Europie do 2020 roku musi zostać zamknięta. Polskie rafinerie są rafineriami nowoczesnymi, które no, na dzień dzisiejszy radzą sobie na rynku światowym, bo to nie jest rynek lokalny, tutaj absolutnie nie mówimy o rynku co najmniej w skali europejskiej. Natomiast jakie będą dalsze działania, no to zależy. Tu jest cały szereg podmiotów,
jest grupa Lotos, jest grupa Orlen, są przedsiębiorstwa eksploatacji rurociągów naftowych, różnego rodzaju spółki, które się tym obszarem zajmują i zarówno upstreamem, czyli wydobyciem, jak i downstreamem. I to zależy od strategii właściciela. To Peter Drucker mówił, że rolą menadżerów jest wykonywać polecenia, a rolą, że tak powiem, decyzje, a rolą właściciela jest te decyzje wypracowywać. Ale wie pan, że taka się toczy dyskusja, bo to nie są tylko pomysły teraz tego ministra, ale też one się pojawiały w ubiegłej kadencji, żeby właśnie były jakieś zmiany, jeśli chodzi o właściciela, zmiany nie tylko w Lotosie, ale także w Enerdze, i za każdym razem podnosił się tutaj głosy, że nie oddamy, będziemy bronić. No więc ci dotychczas mówili, że będą bronić. Teraz czy Prawo i Sprawiedliwość, które pan też reprezentuje, będzie bronić? Na pewno wszyscy będą bronili interesu regionu i tutaj nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. A interesem regionu jest, żeby Lotos pozostał niezależną spółką ze swoją centralą w takiej formie, jakiej jest? Pewno interesem regionu jest to, żeby infrastruktura spółki tu pozostała, żeby ta infrastruktura była rozwijana, bo ta infrastruktura generuje miejsca pracy i generuje wartość dodaną. Nade wszystko interesem regionu jest, żeby Lotos był spółką rentowną, dlatego że siedziba tej spółki znajduje się w Gdańsku i jest to istotny element wpływów podatkowych również lokalnych władz. I do tego właśnie, czyli do rentowności na poziomie netto, czyli do wypracowywania zysków, zarząd ma doprowadzić. Proszę mi powiedzieć, takie pytanie. Pewnie trudno będzie panu odpowiedzieć na to pytanie, ale no, ja spróbuję jej zadać. Pana zdaniem bardziej się nadaje do zarządu Lotosu niż poseł Andrzej Jaworski do zarządu PZU? Panie redaktor, no ja po pierwsze zawsze cieszę się, jeżeli ludzie z Pomorza awansują. Dlatego, że ja jestem stąd, całe życie moje zawodowe i prywatne jest z Pomorzem związane. Po drugie, jeżeli chodzi o to, że tak powiem, Andrzej rezygnując z mandatu poselskiego, na jego miejsce wszedł pan profesor Grzegorz Raczak, postać absolutnie, że tak powiem, świetlana i z naszego punktu widzenia bardzo mocnym jest on wzmocnieniem środowiska również od strony nauki. Jest to autorytet w swojej dziedzinie. A czyli to dobra zmiana. W związku z powyższym Andrzejowi osobiście gratuluję, bo uważam, że jest to, że tak powiem, tak jak powiedziałem, jest to z jego punktu widzenia awans. PZU to jest bardzo duża spółka, pełna wyzwań, bardzo istotny element polskiej gospodarki, polskiego rynku finansowego i to jest zapewne również dla niego ogromne wyzwanie. Ale panie prezesie, proszę mi powiedzieć, czy albo spróbować obalić taką opinię, że to są łupy polityczne, że skoro poseł bez właściwie, no nie wiem, wykształcenia, może trochę doświadczenia w biznesie, ale nie za dużo, idzie do takiej spółki, albo na przykład, nie wiem, tutaj redaktor Katka opisywał na przykład składy rad nadzorczych w Enerdze. Wielu radnych waszych weszło do tych rad nadzorczych. Czy to nie są tylko i wyłącznie łupy polityczne? Panie redaktor, czy tak musi być? Czy tak musi być? To oczywiście zależy od bardzo, bardzo różnych uwarunkowań. Ja się zawsze staram patrzeć na swoją własną drogę zawodową i na swoje własne, że tak powiem, zadania. No i nie mam kompleksu, żebym był gorzej przygotowany od przede mną zasiadających w spółkach Skarbu Państwa działaczy Platformy albo ich różnego rodzaju akolitów. To są praktyki, które dzieją się wszędzie na świecie, tak? Czyli w ramach zmiany władzy następują również zmiany personalne i tak długo, jak nie psują one instytucji. A proszę mi wybaczyć, ale skład rad nadzorczych, spółek zależnych, tych instytucji raczej nie zepsuje. To ja nie oceniam tego kategorycznie negatywnie. To jest proces, który jest do jakiegoś stopnia no, świętym prawem partii rządzącej, żeby otaczać się ludźmi, którymi się ufa. Ja przez ostatnie lata prowadziłem swój własny biznes i jakby miałem dwa kryteria zawsze zatrudniania ludzi. Pierwsze kryterium to oczywiście były kompetencje, czyli zawsze starałem się, żeby ludzie, z którymi współpracuję, no, że tak powiem, byli do tego przygotowani. Ale nade wszystko to musieli i muszą być ludzie, którym ufam. I tutaj jest podobny mechanizm, tak? Z punktu widzenia właściciela bardzo istotne jest zaufanie do osób, które zarządzają czy nadzorują dane jednostki, instytucje. Nie ma w tym... ocena moralna tego, no zawsze można... Bo zmiana, że tak powiem, w danej organizacji zawsze może być moralnie oceniana różnie, bo ktoś zyskuje na tym, ale oczywiście ktoś traci. Zwykle ci, którzy tracą, krzyczą najgłośniej. Tak, to prawda. Dzisiaj rząd będzie podsumowywał swoje pół roku.
Co by pan tak powiedział na plus i na minus temu rządu, tego rządu? Na plus to na pewno 500 plus? Plan Morawieckiego. A. 500 plus też zdecydowanie. Ja sam skorzystam na tym na pewno, bo już tak powiem, będąc ojcem dzieci, to na pewno... A ile ma tak pan dzieci? No, będę miał niedługo trójkę, więc to już tak. A, czyli na drugie, czy już na trzecie, na drugie, na trzecie dostanę. A jeszcze pan nie wystąpił na to złotych. Drugie? Na drugie już zdaje się, że moja żona wystąpiła. Mhm. Ale do czego zmierzam? Po pierwsze, plan Morawieckiego, czyli pewien pomysł, kompleksowy pomysł na zmianę gospodarki w kraju, na rozwój tej gospodarki, na reindustrializację. W plan Morawieckiego również wpisują się te pomysły wokół dużej energetyki polskiej, które oczywiście jeszcze wymagają dopracowania. Te zmiany w składach organów dopiero nastąpiły w poszczególnych spółkach. One, proszę zwrócić uwagę, że one następują w zasadzie na końcu. Potrzebne jest kilka miesięcy jeszcze rządowi, żeby doprowadzić do jakiejś spójnej koncepcji dla rynku paliwowego i dla rynku energetycznego, bo tu się różnego rodzaju pomysły ścierają. Natomiast na pewno jest troszeczkę inne patrzenie na gospodarkę i to nie tylko przez pryzmat zmian personalnych, ale nade wszystko przez pryzmat zadań, które są realizowane. A na minus? Na minus, ja lubię rozmawiać i lubię, kiedy nie ma wielkich sporów wokół różnych spraw, lubię, że tak powiem, to nie ma takiej sytuacji w ogóle w Polsce. Dyskutować i tego nigdy nie mogłem zrozumieć, dlatego nigdy nie chciałem być zawodowym politykiem, bo tamten spór, taki ale spór głośny, spór często pozbawiony merytorycznych argumentów, jest wpisany w rzeczywistość. Mówi pan o Trybunale Konstytucyjnym? Mówię o różnych elementach, które się dzieją wokół polityki. O wojnie polsko-polskiej. Tak, o wojnie, tak możemy to określić. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.